Co się działo? Bardzo ciężki rajd. Mieliśmy nowe zawieszenie na tym rajdzie i nie popadliśmy z ustawieniami. No i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, więc kolejne doświadczenie. Cóż można powiedzieć dalej? Trzeba się bardziej przygotowywać do zawodu, bo jak widać jest konkurencja silna i nie ma miejsca na żadne błędy i auto musi przede wszystkim bardzo dobrze ustawione na tak kiepskie warunki, jak panowało na tym rajdzie. Czy połączenie rajdów z wyścigami górskimi służy ci? Czy... Nie. W tym momencie kończę z wyścigami, dlatego że mam problem. Tamtym samochodem inaczej jeżdżę, tym inaczej i już się pogubiłem z tym wszystkim. A w wyścigach już chyba osiągnąłem wszystko, co można było osiągnąć, więc trzeba czas zająć cały czas dla rajdów, bo tu jest szansa na bardzo dobre miejsce.